Czy po programie to był taki moment, kiedy rozdzwoniły się telefony i wytwórnie chciały z tobą współpracować, a producenci tras koncertowych robić właśnie takie długie tournée? Czy to jest tak, że ja sobie tak wyobrażam to jako widz, a była cisza? Nie, nie, rzeczywiście, rzeczywiście. Zaraz po programie jest wiele propozycji, jest wiele koncertów, wiele wydarzeń. I tak rzeczywiście zaraz po programie wzięłam udział chociażby w trasie koncertowej Mam Talent, gdzie miałam możliwość wystąpić na jednych z największych sal koncertowych w Polsce. Miałam możliwość spotkać niezwykłych ludzi i też mogłam troszeczkę więcej czasu spędzić z osobami, które pracują w produkcji Pojawiła się programu. też propozycja wydania własnej płyty, na którą się jakoś wtedy chyba nie zdecydowałaś, znaczy raczej twoje rodzice, bo wtedy byłaś 11-latką. Tak, pojawiła się propozycja nagrania płyty, natomiast tak jak mówię, nigdy wcześniej nie śpiewałam, więc był to dla mnie duży szok, zdziwienie, ale jeszcze większy dla moich rodziców i bliskich. I oni też myślę, że byli bardzo przerażeni tym wszystkim, co się dzieje, i też chyba nie chcieli zrobić czegoś, czego potem mogłabym żałować, czy oni po prostu nie wiedzieli, czy ja będę chciała śpiewać, czy też nie. Więc był to bardzo ryzykowny krok i pamiętam, że wtedy odmówiliśmy, ale myślę, że to nie przekreśliło tej mojej szansy i cały czas jestem związana z muzyką.